Det er fint å være her. Jeg heter Ole Nordfjell og er fagsjef i Reform. Witam wszystkich serdecznie. Bardzo miło, że tutaj mogę z Wami być. Nazywam się Ule Nordfjell i jestem kierownikiem tutaj w Reform. Jeg skal bare få på slidene mine her. Tylko sobie wyłączę slajdy. Yes. Jeg er også pappa til en 15 år gammel jente. Jestem też tatą 15-letniej dziewczynki. Reform, vi Reform jobber for at gutter og menn skal få den hjelpen de trenger. Det er en av våre hovedoppgaver. Og vi jobber for alle menn i Norge. My w Reform pracujemy nad tym, aby zarówno chłopcy, jak i mężczyźni otrzymali pomoc, którą potrzebują. I to jest nasze takie główny nasz cel. Så også for polske menn. Również dla Polaków. Vi har ulike tjenester. Spesielt har vi en hjelpetelefon for menn i vanskelige livssituasjoner. Mamy też taki telefon pomocy, telefon zaufania dla mężczyzn, którzy są w trudnej sytuacji życiowej. Alle kan ringe til telefonen vår. Każdy może tutaj zadzwonić na ten telefon. Og de som svarer, de kan polsk, nei, de kan engelsk og norsk, men ikke polsk. Niestety nie jesteśmy, nie mówimy w języku polskim, ale mówimy w języku angielskim i w języku norweskim. Tenkte jeg skulle si litt om Reform. Vi er som sagt et nasjonalt kunnskapssenter om menn og likestilling. Najpierw powiem troszeczkę o samej organizacji Reform. Jesteśmy międzynarodową organizacją zajmującą się równouprawnieniem. Vi er 6 ansatte, 2 terapeuter og 1 seksolog. Jest nas 6 pracowników, 2 terapeutów i 1 seksolog. Og så har vi 20 frivillige som besvarer mannstelefonen som jeg snakket om. I mamy też 20 osób, którzy pracują jako wolontariusze i oni właśnie odpowiadają na telefon, o którym wcześniej mówiliśmy. Dere kan lese mer om Reform på våre nettsider reform.no. Możecie więcej przeczytać na naszej stronie reform.no. Og så jobber vi med mange ulike temaer, som dere ser her. Kjønnsroller, samlivsbrudd, gutter i skolen, menn i omsorgsyrker, seksuell trakassering, vold i nære relasjoner, sex og samliv. Jeżeli chodzi o tematy, które poruszamy, to pracujemy tutaj z wieloma tematami, między innymi są to role płci, są to chłopcy w szkole, takie załamanie, jeżeli chodzi o rozpad związku, jeżeli chodzi o to, kto ma się zajmować dzieckiem, również o współżyciu i seksualności, jeżeli chodzi o mężczyzn, którzy pracują w zawodach opiekuńczych. Jeg vet ikke om Lydia har nevnt det, men to av temaene som er spesielt relevante i dag, det er helse og fedre. Dwa tematy, które właśnie dzisiaj, na których się dzisiaj głównie skupimy, to jest zdrowie i to jest ojcowstwo. Reform har en del aktiviteter spesielt rettet mot fedre. Reform ma takie specjalne jakby działania, które mają na celu właśnie pomóc ojcom. Vi driver et nettsted om fedrepermisjon, fedrekvoten, som heter Aktivt Farskap. Mamy właśnie takie działanie, które ma na celu szerzenie informacji o zasiłku tutaj ojcowskim, tacierzyńskim i jest to, nazywa się to po norwesku Aktivt Farskap. Og så vi i gang med et EU-projekt om arbeid, familie og balanse, hvor det også partner fra Polen, men også på andre europeiske land. I mają też taki projekt europejski, w którym nazywa się Familie Balance, ja? Czyli taka balans w rodzinie, który również jest skierowany do Polaków. Och det går ut på att män både ska kunna ha en jobb och kunna ha tid samma familje och barn. I tutaj chodzi o to, że mężczyźni oczywiście powinni pracować, ale też powinien mieć czas, aby spędzać go z rodziną. Og så har vi en del arrangementer om farskap. Vi skal ha et arrangement om ufrivillig barnløshet nå på farsdagen.
I mamy też przede wszystkim takiego rodzaju aranżacje, wydarzenia, które mają na celu opowiedzenie właśnie o bezpłodności. Ja, tenkte jeg vi skulle ta en liten quiz om fedre og familie i Norge og Polen. Teraz zrobimy sobie taki quiz o ojcowstwie i o rodzinie właśnie w Norwegii i w Polsce. Forskjeller og likheter. Będziemy rozmawiać o podobieństwach i o różnicach. Hvor stor tillit har befolkningen til staten og det offentlige i Polen? Jak duże zaufanie ma ludność do państwa i do ogólnie urzędów w Polsce? Jak duże właśnie zaufanie ma ludność w Polsce i ludność w Norwegii? Vi tror at befolkningen i Polen har liten tillit til staten og det offentlige. Uważamy, że jeżeli chodzi o zaufanie Polaków, to Polacy mają małe zaufanie do państwa. Ja. Og det undersøkelser som bekrefter det. I mam na to dowody, było przeprowadzone badanie, które to potwierdza. Mens i Norge så har befolkningen stor tillit. Natomiast w Norwegii to zaufanie jest duże. Hvor omfattende statens reguleringer og bidrag til familie og barns oppvekst i Norge og Polen. Jak rozległe są regulacje i pomoc państwa rodzinom oraz tak jakby rodzinom, jeżeli chodzi o dorastanie dziecka. Begrenset i Polen? W Polsce jest to ograniczone. Omfattende i Norge? W Norwegii jest to rozległe. Hvor mange går i barnehage eller tilsvarende ved 2 års alder i Polen og i Norge? Ile dzieci chodzi do przedszkola w wieku 2 lat w Norwegii, a ile w Polsce? 10% i Polen. 10% w Polsce. 84% i Norge. 84% w Norwegii. Over 4 års alder. A jeżeli chodzi o dziecko, które ma 4 latka? 93% i Polen. 93% w Polsce. 97% i Norge. 97% w Norwegii. Så her er det små forskjeller. To są małe różnice. Hvor mange mødre er yrkesaktive når barna er mellom 1 og 2 år gamle? Ile matek jest aktywnych zawodowo, gdy dziecko jest między roczkiem a 2 latkami? 53% i Polen. 53% w Polsce. 76% i Norge. 76% w Norwegii. Altså betraktelig høyere. Więc tutaj jest duża różnica. Og hvor mange kvinner er yrkesaktive i alt? I ogólnie rzecz biorąc, ile kobiet jest aktywnych zawodowo? 61% i Polen. 61% w Polsce. Og ikke så mye høyere i Norge, bare lite grann, 68%. I niewiele więcej w Norwegii jest to 68%. Hva den totale lengden på betalte foreldrepermisjonen i Norge og i Polen? Ile trwa ten płatny okres tacierzyńskiego w Norwegii, a ile w Polsce? 56 uker i Polen. 56 tygodni w Polsce. Og 49 uker i Norge. I 49 tygodni w Norwegii. Og hvis man har 80% lønn, så er det 59 uker i Norge. Jeżeli wybierzemy tą opcję z wypłatą 80%, wtedy mamy 59 tygodni. Så det er ganske likt. Więc jest to podobne. Og hvor lang tid er den betalte fedrekvoten i Norge og Polen? A i jak długo trwa płatny tacierzyński? Altså den delen som ikke kan gis til mor. Czyli to jest ta część, która wyłącznie należy do ojca. Nie możemy tego przekazać matce. Den er nå 2 uker i Polen. 2 tygodnie w Polsce. Og den er 15 uker i Norge. I 15 tygodni w Norwegii. Og 19 uker med 80% lønn. I 19 tygodni, jeżeli mówimy o 80-procentowej płacy. Så det er en stor forskjell. Jest to duża różnica. Og hvor mange fedre tar ut fedrekvoten?
Ilu ojców pobiera tacierzyński? Nye undersøkelser viser at det er 38% som tar de ut i Polen. Nowe badania wykazują, że jest to 38% ojców w Polsce. Og det er 71% i Norge. I 71% w Norwegii. Så det var dagens quiz. Więc to był dzisiejszy quiz. Her er det et par svar fra en polsk, ganske ny polsk undersøkelse om fedre og familie. Ja. Tutaj mamy takie badanie przeprowadzone właśnie w Polsce odnośnie ojcowstwa i rodzin. Og der går det fram at 3 av 4 mener at menn er like gode som kvinner til å ta seg av barn. I to badanie pokazuje, że 3 na 4 osób uważają, że mężczyźni są tak samo dobrzy w zajmowaniu się dzieckiem jak kobiety. Og det er jo et litt annet bilde enn mange ellers i Europa har av polske holdninger til menn og kvinner. Natomiast jest to badanie przeprowadzone dlatego, że bardzo często w Polsce jednak inne jest podejście do tego typu sprawy, że gdzieś w Europie raczej mówi się, że ojciec może się tak samo zajmować dzieckiem jak i kobieta. Samme undersøkelse går det fram at 3 av 4 mener at kvinner som har små barn ikke bør jobbe. I to samo badanie pokazuje, że 3 na 4 osoby twierdzą, że kobiety, które mają małe dzieci, nie powinny pracować. Så holdninger til hva foreldrene skal gjøre når man har små barn, der er det en forskjell. Więc jeżeli chodzi o takie podejście do tego, co powinna robić kobieta, jeżeli ma właśnie małe dziecko, no to jest to tutaj inne. En ting som jeg tenker er verdt å merke seg er at det har skjedd en stor endring på hva det vil si å være far i Polen og i Norge de siste 30 årene. I to, co chciałbym jeszcze powiedzieć, to jest to, że jest bardzo duża różnica na przestrzeni 30 lat, jeżeli chodzi o pojęcie, co to znaczy być ojcem w Norwegii i właśnie w Polsce. Og disse to spørsmålene fanger jo opp det. No i właśnie te dwa pytania tutaj to pokazują, ilustrują. Man sier i Norge så kaller man dette en fedrerevolusjon. W Norwegii nazywamy to taką rewolucją ojców, ojcowską. Så man har sett at fra omtrent 1990 og framover så har dette skjedd i Norge og i hele verden. Więc tak zakładamy, że od 1990 roku właśnie zaobserwowaliśmy takie zjawisko, nie tylko w Norwegii, ale na całym świecie. Og menn tar et oppgjør med fraværende autoritære fedre. Bardzo często właśnie widzimy, że jest taki konflikt pomiędzy właśnie ojcami, których nie ma przy nas. Og ønsker tettere og bedre relasjoner til sine barn enn det de så at, eller de hadde til sine fedre. I chcą takiej właśnie bliższej relacji, mocniejszej relacji ze swoimi właśnie ojcami. Også en ting som henger sammen med dette er at man også ønsker en god relasjon og en mer jevnbyrdig relasjon til partneren sin. I to, co również zaobserwowane zostało, to jest to, że tak jakby chcemy mieć dobre relacje ze swoim partnerem i chcemy właśnie tak jakby żyć dobrze ze swoim partnerem. Og så er det veldig forskjellige ulike land i Europa og verden i hvilken grad man har en politikk som gjør dette mulig. I w różnych krajach jest to bardzo zróżnicowane zjawisko, ponieważ to też jest zależne od kwestii politycznych. Ting som barnehage og offentlige støtteordninger og selvfølgelig mulighet til å få betalt jobb for mor og far spiller en stor rolle. Takie kwestie jak właśnie przedszkole, czy trzeba za nie płacić, czy też nie, czy dostajemy jakąś pomoc od państwa, czy właśnie matka bądź ojciec mogą pracować, to są czynniki, które tutaj mają znaczenie. En ting som viktig å ha med seg er at det ikke én måte å være far på, det mange forskjellige måter å være far på, og det ikke én måte som den riktige. To, co jest też ważne, to jest to, że nie ma tak jakby jednego sposobu na bycie ojcem. Ojcem można być na wiele różnych sposobów. Alle fedre vil jo være en god far, at det en motivasjon
de aller fleste har. I oczywiście każdy z ojców chce być dobrym ojcem, prawda? I też jest to tak jakby motywacja dla reszty. Og et spørsmål som vi liker å stille hvordan ønsker du å bli husket av dine barn eller ditt barn? I pytanie, które chcielibyśmy zadać, to jest jak chciałbyś zostać zapamiętany przez swoje dziecko bądź swoje dzieci? Og vi for litt siden så gjorde vi en undersøkelse. Zrobiliśmy właśnie też również takie badanie. Av 20 barn som hadde veldig godt forhold til faren sin når de vokste opp. I to było badanie przeprowadzone z było to 20 dzieci, którzy mieli bardzo dobre relacje ze swoim ojcem w momencie dorastania, w wieku dorastania. Og dette en av de barna som nå voksne som snakket med oss. I tutaj właśnie na zdjęciu widzimy jedno z tych dzieci, z którymi rozmawialiśmy. Hva forteller disse barna at de hadde fått av far som de synes var bra? I oni rozmawiają o tym, co oni dostali od swojego ojca, co uważają, że było to właśnie dobre. Ja, hva tror dere? Co uważacie? Gode samtaler, veiledning, at far ikke dikterte. Były to dobre rozmowy, było to tak jakby kierowanie, mówienie o ścieżce, jaką dziecko ma obrać, nie dyktowanie. At far ga dem frihet til å være seg selv. Ojciec dał im wolność bycia sobą. At far viste at kjønnsrollene er ikke absolutte, men at det er fleksibelt hva man kan gjøre som gutt og jente. Że tak jakby ojciec pokazał, że jeżeli chodzi o rolę płci, to jest tak jakby jest w stanie się dostosować, czyli pokazał nam, w jaki sposób ma to wyglądać, a nie narzucał nic. At mange satt pris på at de hadde hatt en far som hadde vært der, vært til stede i oppveksten. Wiele osób doceniało to, że ojciec był tak jakby przy nich, na miejscu, w momencie, gdy dorastali. Men det var også barn som hadde et savn med at far hadde vært mye fraværende, men de sa likevel at faren hadde betydd mye for dem. Były też przypadki, czy tam dzieci, które twierdziły, że bardzo tęskniły ze swoim ojcem, ale mimo to mają z tym ojcem bardzo dobre relacje. Og en ting som mange fortalte om, at faren hadde en betydning for fortellingen om hvem de var. I też wiele osób powiedziało, że bardzo ważne było to, że to znaczenie tego, że ojciec powiedział, kim oni powinni być, tak jakby naprowadził ich. Ja. Om far, ja, hvor, hvilket landsby far, eller hvor far kom fra, for eksempel. Opowiedział o sobie, skąd pochodzi. Og mange av de som hadde hatt god relasjon til faren sin i oppveksten, veldig mange av de ønsket egne barn. Bardzo dużo osób, które właśnie, czy tam dzieci, które miały dobre relacje ze swoimi ojcami, również chcą założyć swoje rodziny i właśnie mieć dzieci. Og det jo ikke mange av disse var unge mennesker, det jo ikke alle unge mennesker som tenker på det. I oczywiście nie wszyscy młodzi mężczyźni, ale większość z nich właśnie w ten sposób myśli. Og mange var direkte inspirert av faren sin på hva de ønsket å bli. I bardzo wielu z nich właśnie było bezpośrednio zainspirowanych tym, co ich ojciec robi i tym, kim ojciec jest. En ting som de ikke snakket så mye om, men det var jo forsørgelse at faren hadde, og selvfølgelig også moren hadde vært med å forsørge dem i oppveksten, men det er selvfølgelig også veldig viktig. I też to, co było wspomniane, to jest tak jakby żywienie, to, że zarówno mama, jak i tata byli w stanie się nimi opiekować. Ja. Boka ligger i sin helhet på våre nettsider, så dere kan lese alle fortellingene der. Ta książka jest dostępna na naszej stronie, więc jeżeli ktoś z was chciałby ją przeczytać, to można to jak najbardziej zrobić. Og før jeg gir ordet til neste innleder, så vil jeg si litt om hvilke rettigheter du har som far i Norge. Teraz przechodzimy do kolejnej rzeczy. Porozmawiamy sobie o tym, jakie prawa masz jako ojciec w Norwegii. Ja. Ved barns fødsel, ved barns sykdom og samlivsbrudd. W momencie, gdy dziecko się urodzi, w momencie, gdy dziecko zachoruje i co, jeżeli związek się rozpadnie? Du har krav på
eller menn i Norge har krav på 15 ukers fedrekvote. Mm. В Норвегии мужчины имеют право до 15 тигодни тачежинского. Og altså 19 uker hvis det 80% lønn. Люб 19 тигодни, если мы говорим о 80-процентовой плате. Men noen krav må oppfylles. Natomiast muszą być wypełnione pewne warunki. Du har hatt inntekt 6 av de siste 10 månedene. Musisz mieć dochód przez 6 z ostatnich 10 miesięcy. Du må ha tjent minst 40, nesten 50 000 i året. Musisz zarabiać minimum prawie 50 000 w roku. Du må bo i Norge og være medlem av folketrygden. Musisz mieszkać w Norwegii i być członkiem, płacić składki społeczne. Mor må også ha krav på foreldrepermisjon. I mama też, matka też musi mieć prawo do zasiłku rodzicielskiego. Men foreldrepermisjonen jo en del som man deler også mellom foreldrene, og den delen, den kan du få selv om mor ikke har krav på foreldrepermisjon. Natomiast rodzicielskie to jest tak jakby dzielimy to na dwie osoby, tak? A więc nawet jeżeli jedno z was nie ma do tego prawa, to i tak druga osoba może to pobierać. Och då är det andra krav. Wtedy są jeszcze inne zalecenia. Och så har vi ordningen vid barns sykdom. I tutaj mamy kwestię, jeżeli chodzi o chorobę dziecka. Var förälder kan vara hemma med sjukt barn i 10 dagar. Każdy z rodziców może być w domu z chorym dzieckiem 10 dni. Med full lønn. Jest to w 100% płatne. Og det gjelder alle som ansatt. I dotyczy to każdego, kto jest zatrudniony. Men det betinger selvfølgelig at barna bor, også bor i Norge. No i oczywiście warunkiem też jest to, że dziecko musi tutaj mieszkać w Norwegii. Ved samlivsbrudd. W momencie rozpadu związku. Så det noe som heter pålagt mekling. Jest coś takiego jak właśnie mekling, czyli to jest taki urząd rodzicielski tutaj. Och det får man ved familievernkontoret. Jest to tam właśnie trzeba się udać w sprawie rozpadu związku. Och då möter man en neutral part. Okej, okay, i tam właśnie spotykamy osobę, która jest taka neutralna. Och blir enig om en ordning hvor barna skal bo etter samlivsbrudd. I tam musimy właśnie dokonać zdecydować, gdzie dziecko powinno mieszkać po rozpadzie związku, po rozwodzie. Og hvor mye barna skal bo hos mor, og hvor mye barna skal bo hos far. I ile dziecko powinno mieszkać u matki, a ile u ojca. Og man skriver en avtale. I zapisujemy to właśnie na kontrakcie. Og situasjonen per i dag at 25% bor hos begge foreldrene. Jeżeli chodzi o sytuację obecnie, 25% dzieci mieszkają u obu rodziców. Og da bor man 50-50 begge steder. Czyli chodzi o to, że 50, tak jakby 50 na 50 mieszkamy w obu miejscach. Halvparten av fedrene har barna boende hos seg minst 10 dager i måneden. Połowa rodziców ma dzieci, które mieszkają u nich przynajmniej 10 dni w miesiącu. Men det 12% som ikke har samvær med barna sine en vanlig måned. Natomiast jeszcze 12% ojców, którzy w ogóle nie przebywają ze swoim dzieckiem. Så norske menn så ser de fleste fedrene ganske mye til barna sine etter samlivsbrudd. Więc jeżeli chodzi o mężczyzn tutaj w Norwegii, to bardzo często właśnie oni opiekują się, spędzają czas ze swoimi dziećmi po rozpadzie związku. Men det noen unntak. No ale oczywiście są wyjątki. Tak for oppmerksomheten. Dziękujemy za uwagę. Med.